Witam serdecznie wszystkich w filmie wyczekiwanym, mi się wydaje, przez wielu widzów, przeze mnie chyba zwłaszcza, a mianowicie w filmie ze żniw, jak widać, duża przepa wyciągnięta, półszczelniana. To nie są duże szczeliny, tylko takie. Tu powtykałem worek, aby uniknąć w razie jakichś tam strat niedużych, że się nie spałem po drodze. Tutaj pierwszy kawałek, 45 arów, może 40, przężyta. Nie będę już tam właził, pokażę, jak już zacznie się koszenie. Może coś się tam z kabiny uda nagrać. Ujęcia z aparatu i z drona to sobie po prostu nagram. Nagram ten kombajn tylko po prostu u kogoś już na polu. No, dzisiaj nie ma akurat chłopaków, bo żniwa tak wyszły dosyć spontanicznie. Pojechałem się zapytać o kombajn i sam już kombajnista zaproponował, że dzisiaj mucić, bo faktycznie sucha. Zapowiadałem ci jakąś burzę, więc szkoda byłoby to stracić. No także tutaj stoi pierwszy zestaw przyczepa. Ona no, 6 z czubem, 6,5 tony powinno tutaj mniej więcej wejść. Mała też jest już przygotowana, ta 3 tonówka, nadstawki dorobione. Pokażę, jak są uszczelnione. Tam w poprzednim filmie można było zobaczyć, jak właśnie dorabiałem te nadstawki, także też serdecznie zapraszam. I tak naprawdę zostało oczekiwać na kombajn. I sypie się. Pierwszy kawałek skoszony. Zobaczymy, ile tu ziarna stąd wyszło. 40 arów około, może 45. Pierwsze pole ukoszone, tak na oko, ciężko stwierdzić, ale chyba 3 ton nie ma. Nie wrzucam dwójki, bo tu pod górkę będę miał. Tu pierwszy objazd zrobiony. Jeszcze zostanie chyba w tej nazad, albo jeszcze 3 razy. Oj, 3 razy jeszcze. Tu powierzchniowo mniej więcej takie samo pole, 40 arów. No ale szersze, a krótsze. No i kolejny kawałek, w sumie to 2 kawałki. Tu jest robiony drugi objazd. Tu jest raz objechane, tu kawałek, tak jak mówiłem, 40 arów. Tutaj koło 70 paru, pod 80. Tak to tu sprawdzałem kłoski, ładnie kombajn czyści, nie zostawia nic.
40 sobie stoi z przyczepą, tam sobie klasik kosi. Teraz może jest na chwilę aparat, bo w sumie tak nie mam nic teraz do roboty. Trochę ujęć może machnę. No a potem no głównie, no co ja tu mogę naopisywać? Może chwilę tam kombajniście dam kamerkę albo chwilę odpalę w kabinie, bo tak naprawdę no głównie to transport mogę pokazać. Nie ponagrywam. Możesz sobie nagrywać, dlatego samo... słuchaj, mówię, ja koszę legalnie, więc ja się nie boję, że mi ktoś tam później... Tak samo jak już wejdzie człowiek wolno, teraz to wiadomo, odprowadzanie przyczep i tak dalej. Ja z przyjemnością obejrzę filmik. No pewnie, kurde. Tylko... Ja nieraz to siedzę o 12, pierwszej, wezmę, przyjdę z warsztatu o 10, wezmę i siedzę i tak sobie oglądam różne te filmy. To przyjemnie popatrzeć, zwłaszcza jak zima przyjdzie, zimno. Oczywiście. I popatrzeć co na te sianokosy, żniwa. Oczywiście, słuchaj, to jest, wiesz, to jest przyjemne, jak ktoś to lubi, bo nie wszyscy lubią. Nie, no pewnie, że tak, lubi... ale każdy swoją tematykę znajdzie. Ja na przykład lubię to, lubię kosić, ja już koszę 20 lat. I... W tym roku jest 20 lat. 20 lat, a zaczęło się od miodowego bizona. Od miodowego bizona, którego bardzo sobie chwalę do dzisiaj. Pamiętam go jeszcze. I byłem bardzo z niego zadowolony, powiem ci, sporo roboty mi zrobił. Dobra, chodźmy sobie. Może trochę tu jeszcze siedziemy. Negocjacje szły. Wykonała rzecz, która do tej pory całkowicie spełnił, całkowicie nie była uzyskana, czyli faktu. Przodek będzie dociążony, teraz to pójdzie. Dobra, super. To tu zajechać, żeby było dobrze.
Szczepka, jak widać, zabezpieczona folią, te nadstawki. Mądry człowiek w komentarzach podpowiedział, jeszcze się trociny trochę utelepało na dołkach, ale to nic, to trocina to jest pierdoła. Pewien mądry człowiek mi podpowiedział, że po prostu zasłonił folią i miał rację, bo chciałem tutaj trochę inaczej to zrobić. Więcej komplikacji z tym było, a tak to faktycznie prosty sposób. Zrobiłem to może w 15 minut, także widać te kwadraciki, to podłożyłem taki twardy karton pod te pineski, żeby nie wylatywały. Trochę jestem osią, bo mogłem nagrać, jak odprowadzam do stodoły dużą przyczepę i tą zamieniam. No ale jak to przy żniwach, jest trochę pośpiechu. Zobaczymy, czy się zabierzemy. Jak nie, to pytałem kombajnisty. Kombajnista powiedział, że jedzie tam blisko mnie kosić, więc w razie czego tu coś jeszcze wykombinować, koło domu można wysypać. Także nie powinno być problemów. Bo nie wiem, czy to mi się tu zmieści, tak szczerze mówiąc. Coś się najwyżej będzie kombinować. Kombajn Tucano 320. Coś fajnie doposażony. Kombajnista by coś pewnie więcej o tym opowiedział, bo mi trochę poopowiadał, co i jak tam jest. Bocianek se łazi po polu. To na pewno wejdzie zbiornik. Zbiornik 6,5 metra sześciennego pojemności. To już jest dosyć potężna ilość. Tu jeszcze, jak widać, o 40 taki zestaw. Kurde, nawet to. Czy nawet zdjęcia nie zrobiłem z pełną przyczepą 40. Widzieliście, jak tutaj się zawija po polu. Raz mi chwilkę trochę przygrzebała. Ale tak to sucho jest, więc zgrabnie poszło. Tu jeszcze trochę brudz jest, też te brudzy sobie przeskoczyła koło drogi. Niestety tylko na jedną rzecz, co można ponarzekać. Stąd to już mi jest srypcia, bo ona jest wąska. A tak jak z tą szeroką, czy tak jak tu kombajnista z tym headerem, nie? Czy header? No header na drogę jest odpinany, ale no sama powierzchnia, że tak powiem, tego kombajnu. No ludzie osobówkami no nie zjadą, bo są przecież więksi oni. Im się nic nie stanie, jak w razie w nich wjedzie kombajn, czy się przyczepą zahaczy. To jest takie trochę, jakby nie można było przeczekać tego sezonu, tego miesiąca żniwnego. Ustąpi się raz jechać samochodem, jest naprawdę łatwiej to zrobić niż na przykład traktorem z podobciążeniem czy kombajnem, bo kombajn jeszcze musi uważać, żeby czasem nie zahaczyć o drzewo u góry. Elegancko omucone, kurde, bajeczka. Coś wam jeszcze drona wyciągnąłem, jeszcze coś wam z drona ponagrałem, żeby do filmu dorzucić, no ale to już nie u siebie. To już do kogoś się podskoczy. Co zaraz stryknę z dwie foty 40. No jak na razie tam na przyczepie obstawiam coś między 6 a 6,5 tony. Wynik, myślę, całkiem nie najgorszy. Plus tutaj zobaczymy, tą zapełnimy i się obawiam, znaczy to są obawy. To są dobre obawy, no bo im więcej, tym lepiej, że będę musiał jeszcze do kolegi po rozrzutnik podjechać, tam na szybkości wrzucić plandekę. No ale się zobaczy. Teraz chwila prawdy, czy wejdzie. Idealnie wyrobiło się. Tucano odjeżdża. My też startujemy. No dobrze, że te nadstawki są, bo kurde, bym się nie wyrobił. Też po dołach delikatnie, że tych dech mi nie rozparło. No tutaj jest koło 3 ton, na tamtej ponad 6.
9, może 9 z hakiem udało się ukosić z tak naprawdę około 1,5 hektara. To jest dla mnie dobry wynik, zwłaszcza na pierwszy raz, na pierwszy ruch. Pola po ugorze niedoprowadzone. Dobra, żeby nie było tak poważnie, to musi być też trochę po mojemu, no. Jak wkurwić sąsiadów. Czuba robimy, bo kurwa przechył jest trochę. Ara, tutaj trochę podpierdolimy i razu będzie wyżej, będzie wystawać. Żeby za dobrze na tym świecie, co niektórzy nie mieli. Teraz po dołach powoli, żeśmy się to z powrotem nie rozsypało. Dobra, będzie ty głupot. Kurwa, do domu trzeba jechać. Piwa się napić. Szacuję, ile na chwilę obecną za to wziąć. Na pewno to zostanie na zimę. Jednak w zimie ceny większe. A ja nie mam, ja mam tego na tyle niewiele, że mogę przechować. No i bym określił, że cel osiągnięty. Tu ponad 6. Pokażę. Co daje nam 9. Może 9 z hakiem? Super. Jestem zadowolony. Zwłaszcza z tej przyczepy. Areał około 1,5 hektara. To wychodzi średnia około 6 ton z hektara. To jest, myślę, dobry wynik. Jeszcze może się poprawić w przyszłym roku. Też oczywiście zależy od sezonu. Ale teraz pożywamy, będę dawał kredę, będzie jeszcze poplon. Także myślę, że w przyszły rok można jeszcze lepszy wynik osiągnąć i oczywiście będę do tego dążył. Pokażę jeszcze po drodze drutem związane. Zasłówka, ile się tutaj obsunęła. Teraz tu jeszcze coś może podeprę, żeby mieć pewność, że mi się to nie otworzy. No, jakbym zgubił to po drodze, trochę by było problemu z tym.